cały zwiedzamy Pomorze Zachodnie. Szczecin to piękne i historyczne miasto, które często jest pomijane w drodze na Pomorze. Paprykarz, paszteciki, Junak, Krzysiu Jarzyna ze Szczecina, to kojarzymy. Ale co jeszcze ciekawego możesz tu zobaczyć? No to leci! Zacznijmy od bulwarów Iwał Frobrego. Miejsce spektakularne, idealne na spacer. Robi wrażenie. W Muzeum Techniki i Komunikacji zobaczysz kolekcję wyrobów szczecińskiej rodziny z towerów. Maszyny do szycia, do pisania, rowery, a także samochody możesz podziwiać dumę szczecińskiej fabryki motocykli Junaka. Zobaczysz pojazdy polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Fiata, Syrenkę, Malucha, jedyny na świecie 40-letni Wszędołaz, który także pływał. 3 autobusy i 7 tramwajów, poznasz historię szczecińskiej komunikacji, a także sam zostaniesz motorniczym. Podziemne trasy Szczecina to jeden z największych zabytkowych schronów cywilnych w Polsce i Europie z okresu II wojny światowej, który mógł pomieścić ponad 5 tysięcy osób. Co tu zobaczymy? 3 wystawy, 3 trasy tematyczne o II wojnie światowej, o zimnej wojnie. Halo! Halo! A także czasy PRL. Wejdziesz na wieżę widokową na Zamku Książąt Pomorskich i zobaczysz wspaniały widok na Szczecin. Różanka, czyli ogród różany, w którym znajduje się ponad 9 tysięcy kwiatów. Zobaczysz i usłyszysz wiele koncertów w Letnim Centrum Kultury Szczecina, czyli Teatrze Letnim imieniem Heleny Majdaniec. Odpoczniesz w parku imieniem Jana Kasprowicza. Zwiedzisz nietypowe muzeum, przestrzenie Be Happy. Wypełnione są wyjątkowymi atrakcjami utrzymanych w kolorowych, pastelowych barwach i wielu odcieniach różu. Na koniec zabawisz się w Holiday Park. Jest tu największy w Polsce 60-metrowy diabelski młyn. Pełne adrenaliny, atrakcje i karuzela na wysokości 80 metrów. Idealne miejsce, aby zakończyć ten dzień!